Łukasz, jesteśmy po pierwszym dniu zawodów. Według aktualnych wyników prowadzisz po dwóch biegach kwalifikacyjnych, ale wspominałeś coś o możliwej karze. Co się stało? Nie wiem, coś słyszałem. Jakiś mieliśmy kontakt, właśnie jeszcze przeglądałem onboard z Igorem. No było to po prostu w walce, tam się nic nie wydarzyło, nawet śladów nie mam na samochodzie. Więc fajne dwa biegi. Jak jest wygrana, to zawsze to cieszy. Jest dobra pozycja wyjściowa na jutro. Czyli dobrze spisuje się nowy samochód? Bardzo dobrze. Jestem bardzo zadowolony. Kilka lat doświadczeń, więc mogliśmy w końcu przygotować taki setup, który nam pasuje i fajnie się nim jeździ. Dzięki.